Witam serdecznie, Marta Kosiorek i TV Łowicz. W czwartek 1 października o godzinie 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łowicz w ramach Forum Samorządów na Rzecz Dużych Rodzin odbyło się spotkanie dotyczące bonu opiekuńczo-wychowawczego. Jak ono wyglądało? Zapraszamy do obejrzenia relacji. Witam serdecznie wszystkich przedstawicieli samorządów i bardzo serdecznie witam przedstawicieli Kancelarii Pana Prezydenta. Parę dni temu byliśmy jako przedstawiciele związku z wizytą w kancelarii u pana ministra Kolarskiego. Rozmawialiśmy o bonie opiekuńczo-wychowawczym i zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii, ponieważ też jest zainteresowana tym tematem i myślę, że bardzo nas to cieszy i wywołuje pewne nadzieje na przyszłość, że ten bon, który zaczyna się też w samorządach, podobnie jak Karta Dużej Rodziny, może też ujrzy takie perspektywy szersze w Polsce. Pan Krzysztof też powita. Ja witam serdecznie Państwa w Łowiczu, w mieście prymasów, największe liczby zabytków w województwie łódzkim i stale konserwator zabytków ma z nami problem, a my z nim, bo cokolwiek chcemy zrobić, to już musimy mieć opinię. Jesteśmy czwartym miastem w Polsce, które wprowadziło kartę dużej rodziny w 2010 roku. Uczyliśmy województwo najpierw, nasze łódzkie, zorganizowaliśmy już wtedy w 2010 spotkanie wszystkich samorządowców, była pani prezes też na tym spotkaniu i dosyć skuteczni i okazaliśmy się, te korepetycje dla innych samorządów doprowadziły do tego, że województwo łódzkie jako pierwsze w Polsce wprowadziło wojewódzką kartę dużych rodzin i właściwie wszystkie samorządy się od nas nauczyły. I zorganizowaliśmy też w czerwcu trzeci zjazd dużych rodzin, tutaj przy pomocy Związku Dużych Rodzin i województwa łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego. Równocześnie mieliśmy zjazd rodzin zastępczych. Serdecznie witamy panią dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z Łodzi, z urzędu. To pani dyrektor tutaj może, bo ja właśnie mówię o tym zjeździe dużych rodzin i rodzin zastępczych w dniach 19-21 czerwca tego roku. Wtedy nam też trochę pomógł nasz Kościół łowicki, a my pomogliśmy 3 tygodnie temu Kościołowi. Był u nas zjazd osób niewidomych, niedowidzących 2010-11 września. Także, no wiadomo, w mieście prymasowskim od ratusza do katedry 10 metrów, to trudno, żeby nie było współpracy burmistrza z biskupem. Byłem przewodniczącym Rady Miejskiej w latach 2002-2006 i szedłem na ostatnią sesję, to żona mi kazała, żebym wprowadził becikowe miejskie. No i wprowadziliśmy i to becikowe jest dodatkowe. Każdemu dziecku jeszcze wręczamy taki list gratulacyjny z moimi tam osobistymi, nie praworęczny jestem, z moimi osobistymi jeszcze dopiskami i każde dziecko otrzymuje taki zestaw śpioszków z kogucikiem i z Duma Łowicza. To jest dla dziewczynki. Biało-różowe są dla dziewczynki. Tu jeszcze czapeczka i takie na lato. A dla chłopca biało-niebieskie. I gdy już wprowadziliśmy te śpioszki, to mnie kilka pań na ulicy no, zrobiło mi awanturę, że wie pan co, syn się urodził w styczniu, chciałem się pokazać z wózkiem w czerwcu, w lipcu, gdy jest ciepło, to już te śpioszki są za małe. No i w związku z tym poleciłem, żeby w 68, 74, tam 82, żeby było kilka rodzajów, żeby już wszyscy rodzice mieli. O, to jest takie też nasze.
Niebieskie też są, rozumiem. Biało-niebieskie dla chłopów. Nie, ma, są... Na podsumowanie zjazdu, to może podsumujmy w takim układzie. Na podsumowanie zjazdu dużych rodzin na naszej muszli koncertowej poprosiłem na scenę te mamy, które spodziewają się dziecka i wręczyłem. No niestety za dużo tych pań nie było, ale wręczyłem na zjeździe i wręczyłem każdej. No te, taki, te, ten zestaw. Ja chciałabym tutaj przekazać głos Andrzejowi Iwachowi, który organizował z ramienia związku zjazd. To jest rejestracja w piątek. Zaczęliśmy spotkanie, było około godziny, rejestracja zaczęła się około godziny 14. Oglądamy właśnie no i pierwszy posiłek na przywitanie. To jest taka formuła przyjęta, nasze wskazania jako Związku Dużych Rodzin. My dzisiaj zainteresowanym miastom takie wskazania będziemy mogli przekazać, bo na bazie doświadczeń już trzech zjazdów, przypomnę Grodzisk, Lublin i Łowicz, mamy pewne doświadczenia i te doświadczenia zostały zebrane w tychże wskazaniach, tak żeby miasta przygotowujące się do zjazdu te sugestie ze strony Zarządu Związku Dużych Rodzin mogły być wcześniej już przeanalizowane. Znaczy, proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Dyrektor i Panu Marszałkowi, bo rzeczywiście oni ponieśli duży wysiłek finansowy, jeśli chodzi o zakwaterowanie tych rodzin. My tutaj przygotowaliśmy to, co wspominał Pan Burmistrz wcześniej, bardzo dużą pomoc i tutaj wykonała również nasze łowickie koło Związku Dużych Rodzin z Panem Januszem Kukiełą na czele, ponieważ największą pracą jest zakwaterowanie tych osób i przypisanie do tych rodzin, które się zgłosiły. Tutaj Pan Burmistrz wspominał, że dzięki naszej diecezji łowickiej, dzięki proboszczom i to nie tylko z Łowicza, ale z całej diecezji mieliśmy możliwość zakwaterować te osoby w rodzinach, w domach. Było to po pierwsze, nie ukrywajmy, odciążało to finansowo, a po drugie no miało to sens, bo ludzie się integrowali, powstały nowe przyjaźnie, mamy sygnały, a Pan Burmistrz rozmawiał z osobami, które dziękował tym, które kwaterowały, że te przyjaźnie, te znajomości pozostaną na lata i było bardzo, bardzo sympatyczne. Najważniejsze chyba w tym wszystkim było to, że pokazaliśmy te duże rodziny i takie było założenie zarówno ze związku Pani Dyrektor, czyli Pana Marszałka i Pana Burmistrza, że pokazać te duże rodziny tak w jak najlepszym pozytywnym świetle, to znaczy takie jak one są, czy są to bardzo kochające, wspaniałe osoby, które przyjeżdżają, świetnie się bawią, ale również chcą się edukować i tutaj bardzo duży nacisk kładliśmy na te właśnie zadania edukacyjne. Było bardzo dużo różnego rodzaju warsztatów, a tutaj w tej chwili nie sposób... 50 przed południem. 50 różnych tematycznych, to było największe, jakby tutaj właśnie Pan Michał Zalewski, który z Panem Naczelnikiem Artem Michalakiem odpowiadali jakby za te warsztaty, było zupełnie, bo 50 różnych rodzajów warsztatów, począwszy od tańca, poprzez jazdę konną, poprzez kajaki, poprzez rękodzieło. Co jeszcze Pani Wiesław? Rękodzieło ludowe. Także poza tym były dla całych rodzin były spotkania z fachowcami, z osobami, które z psychologami, także to było bardzo dużo, można było sobie tych warsztatów wybrać, bardzo duża gama i jakby mnóstwo do zrobienia, także nie nudzili się na pewno ci młodsi i ci starsi. Oczywiście poza tym były występy artystyczne, jesteśmy wdzięczni, że wystąpił Joszko Broda z zespołem, który tutaj na naszych łowickich błoniach zrobił fantastyczny występ. Mieliśmy również taki panel dyskusyjny na temat właśnie też już bonu opiekuńczo-wychowawczego, to było w sali barokowej muzeum. Tak się złożyło, że ostatni dzień tego zjazdu przypadał na coroczne takie łowickie święto, księżackie jadło, gdzie były też występy takich uznanych zespołów, więc te rodziny mogły zostać, one zostały i też świetnie się
świetnie się bawiły. No, jak powiedziałem, głównym zadaniem było, żeby promować tą wielodzietność i jakby to zostało osiągnięte. Dziękujemy wszystkim mediom, dziękujemy tym, którzy się tutaj, się Państwo, władze naszego województwa, które się świetnie bawią i Pani Prezes, która sobie podśpiewuje, bo atmosfera była rzeczywiście bardzo sympatyczna. I no, namawiamy i gratulujemy Gniezdu, że podjęło się takiego wyzwania. Jest to oczywiście organizacyjnie dosyć potężne przedsięwzięcie, bo tak jak do nas przyjedzie do Was no, blisko ponad 1000 osób, więc to jest z różnymi dziećmi od kilkumiesięcznych do kilkunastoletnich, więc trzeba to przygotować jakby i różnego rodzaju atrakcje, żeby jak powiedziałem, żeby się po prostu nie nudzimy, krótko mówiąc. Jeszcze raz dziękuję bardzo Pani Prezes, Pani Dyrektor, Panu Marszałkowi i zapraszamy za rok do Gniezna. Zjazdu świetnie były zorganizowane, zwłaszcza wszyscy podkreślali właśnie ten blok warsztatowy i tutaj naprawdę wielkie gratulacje. No byliśmy wszyscy zauroczeni też Łowiczem, więc to też jakiś taki punkt, który pewnie będzie ściągał na przyszłość rodziny, bo to było bardzo... No mieliśmy takie doświadczenie miasta gościnnego, miasta ślicznego, miasta tradycyjnego, bardzo polskiego, uroczego z tymi wszystkimi warsztatami rękodzielniczymi. Gościnność zarówno miasta, jak i województwa. Tak naprawdę bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Jakimś tam na przyszłość, do dopracowania mieliśmy doświadczenie, prawda, jedzenia, że to jest też takie dosyć trudne. Trudne zadanie. To był pewnie taki punkt słabszy, bo zawsze są jakieś mocniejsze i słabsze. Natomiast całe generalnie doświadczenie było fantastyczne i na pewno rodziny wyjechały wszystkie bardzo zachwycone, zadowolone, dopytywały, kiedy następny, gdzie będziemy jechać i że już zawsze będziemy jeździć. Wiele takich rodzin do mnie podchodziło. Znaczy ja, tak, no ja chciałam podziękować za te słowa i dla mnie, i dla marszałka, natomiast powiem to, co dla nas też było ważne jako samorządu województwa łódzkiego, ponieważ tak ogólnopolski zjazd, jak sama nazwa wskazuje, jest przedsięwzięciem ogólnopolskim. Dla mnie taką ogromną wartością z tego zjazdu, poza tym, co tutaj Państwo powiedzieli, ja bym tutaj się podpisała obiema rękoma, to jest to, że w promocji jakby zjazdu, ale też no tożsame jest to, że idei rodzin wielodzietnych naprawdę zaangażowały bardzo się nasze regionalne media. Natomiast dla mnie również bardzo ważne było to, że Państwo jako organizatorzy tego, pomysłodawcy tego zjazdu, bo to trzeci zjazd, wyrazili zgodę i włączyliśmy w ten ogólnopolski zjazd rodzin wielodzietnych taki element regionalny, który również dotyczy rodzin. My już po raz 10 jako samorząd województwa łódzkiego organizowaliśmy wojewódzkie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Rodziny zastępcze to również rodziny wielodzietne. Zawsze obchody dnia, wojewódzkie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, one mają dwa takie elementy, konferencję taką merytoryczną, a oprócz tego właśnie zjazd rodzin zastępczych z całego województwa, które są typowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W tym roku odeszliśmy od tego, ponieważ ja stwierdziłam, że nie ma sensu, bo jakby w bliskim czasie był ogólnopolski zjazd i w sobotę w trakcie zjazdu przyjechały również rodziny zastępcze, więc tak, bardzo dobra integracja. Również te elementy, do których oni są przyzwyczajeni, ponieważ jest ogłaszany konkurs dla dzieci plastyczny, te dzieci dostają nagrody. To wszystko się działo w trakcie ogólnopolskiego zjazdu. No i też bardzo ważny myślę element, bo to też taki wzorzec jest dla innych samorządów, nie tylko wojewódzkich, ale myślę też tych lokalnych, czyli gmin, powiatów. Przed panelem ekspertów, który miał miejsce, pan marszałek i w ogóle samorząd województwa mógł ujawnić wyniki konkursu, który ogłaszamy jako samorząd. No teraz będzie po raz trzeci. Gmina najbardziej przyjazna rodzinie w województwie łódzkim i przedsiębiorca najbardziej przyjazny rodzinie. I powiem szczerze, że rozmawiałam z laureatami
i dla nich to było ogromne przeżycie, ogromne wyróżnienie, że właśnie mogli mieć to wręczone na zjeździe w Łowiczu. Nam się zawsze wydaje, że jak przyjadą do Łodzi, tak, to jest takie ważne i istotne. Okazuje się, że ten zjazd spowodował, że to jeszcze zostało i otrzymało większą rangę. Także też dziękuję bardzo za to, że mogliśmy te elementy włączyć. I mieliśmy bardzo proste hasło, zjazd do Łowicz przypomina grunt to rodzina. Bardzo istotną kwestią jest współpraca organizatorów. Tu udział Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego wraz z zarządem związku i z kołem. My bardzo mocno przywiązujemy wagę na to, żeby jako związek, żeby organizować zjazdy tam, gdzie jest silne środowisko dużych rodzin, zorganizowane w postaci koła czy oddziału, bo to jest bardzo istotny walor. Łowicz był miastem, koło oczywiście było, ale blisko Warszawy, wtedy ten dojazd na sposób zarządu... Nie tak całkiem było, bo my koło właściwie trochę tak nawet sobie zjazd stworzyliśmy, ale się sprawdziło bardzo. I dlatego ten aspekt podnoszę, bo kolejne miasta, my wiemy, że i Gniezno, i Przemyśl, i inne są zainteresowane. No, wszystkie miasta w jednym roku nie będą mogły organizować. Chcę poinformować, że podjęliśmy takie ustalenie my jako zarząd, że kierujemy organizację zjazdu do Gniezna w następnym roku. Między innymi ten aspekt, bo tam jest bardzo dobrze zorganizowane koło dużych rodzin, ale ten aspekt taki szczególny, państwowy, 1050. rocznica naszej państwowości, prawda, chrztu, to jest no, ten przyczynek bardzo istotny, który wzięliśmy pod uwagę, uznając, że Gniezno powinno być organizatorem. Drodzy Państwo, pokazujemy te aspekty, które z punktu widzenia organizacji są kluczowymi. Tu był na przykład zespół Joszko Broda. My jako związek przywiązujemy wagę, hymn naszego zjazdu jest pełna chata i w każdym zjeździe chcielibyśmy, żeby tak przez te trzy zjazdy zespół Joszko Broda brał udział, tak i w kolejnych zjazdach chcielibyśmy. My pokazujemy, to jest duża rodzina właśnie, z tymi wielkimi umiejętnościami, które w tym zespole są. Zapraszamy też na zjazd, dzięki tu uprzejmości współorganizatorów, też rodziny muzykujące. Tu, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, był zespół Jarząbku z Podhala, który zrobił jako furorę nie tylko w Łowiczu, ale w Łowiczu tu bardzo był mocno widziany. No i zespoły tu ludowe, które były bardzo piękne, stanowiły piękną oprawę całego zjazdu. Zachęcamy do takiego spojrzenia przez pryzmat tychże doświadczeń z trzech organizacji, bo one tylko mogą dobrze rokować co do kolejnych zjazdów. Od czasu, kiedy stwierdziliśmy, że Karta Dużej Rodziny, można powiedzieć, że została zrealizowana jako postulat, przeszliśmy do tego, żeby podjąć temat bonu opiekuńczo-wychowawczego i troszeczkę podobnym śladem jak Karta Dużej Rodziny zaczęliśmy, dzięki istnieniu też forum samorządowego, pracę nad bonem na poziomie lokalnym. I tutaj są troszkę różnie wyglądające eksperymenty, którym towarzyszymy. Uważamy, że to jest takie poszukiwanie drogi, tak? I ten bon ewoluuje w samorządach. Chcielibyśmy przyjrzeć się, na jakim jesteśmy w tej chwili etapie, i przekazuję głos. Mówimy o bonie, czyli o świadczeniu dla rodziców w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanych w gotówce, tak, przez 2 lata, czyli to jest no, 12 tysięcy złotych, które dajemy danej rodzinie, ale to jest coś, co bym nazwał dotacją celową, tak, jeżeli możemy używać takiego języka samorządowego.
rodzice nie mogą tych pieniędzy wydać na inny cel. Ja tu muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj gdyby nie wsparcie Stowarzyszenia Związku Dużych Rodzin i nasza taka wspólna praca, także burmistrza Nysy tutaj bym przywołał, to jest dotacja celowa, którą rodzice decydują, na co chcą wydać. Czy to będzie żłobek niepubliczny, czy to będzie niania, czy to będzie opiekun dzienny, czy klubik dziecięcy. Przejdźmy dalej. To za dużo szczegółów, będziemy przechodzili dalej. Realizujemy to jako zadanie związane z kartą rodziny. Tak? Mamy program Szczecin Przyjazny Rodzinie i to jest element także programu, więc beneficjentami tego programu mogą być ci wszyscy, którzy posiadają szczecińską kartę rodzinną. Tutaj przypomnę, że myśmy przyjęli troszeczkę inną formułę karty, która zaczyna się od drugiego dziecka, tak? Czyli te wszystkie przywileje wynikające z karty rodzinnej są dla rodzin z 2+. I tutaj, komu ten bon przysługuje? Czyli gdy co najmniej jedno dziecko jest w wieku od 13 do 36 miesiąca życia, czyli mówimy o tym wieku żłobkowym, tam gdzie mamy tą lukę taką systemową, rodzice zamieszkują na terenie naszej gminy, rodzice pracujący i odprowadzający podatek w Szczecinie. Tu mieliśmy największą dyskusję także ze związkiem, czy to kryterium pracy powinno być wprowadzone. My trochę ze względów ostrożnościowych, bo no robimy to jako pierwsi, nie mamy żadnych doświadczeń, jednak chcemy to powiązać z rynkiem pracy, ale znaleźliśmy tutaj pewną furtkę. Może być tak, że jedna z tych osób jest poszukująca pracy. I jeżeli dostarczy nam zaświadczenie, że poszukuje pracy, to to świadczenie uzyska przez okres 3 miesięcy. Jeżeli przez 3 miesiące nie znajdzie tej pracy, no to niestety świadczenie zostanie zawieszone. Kryterium dochodowe przyjęliśmy dokładnie takie, jak jest w becikowym, czyli to jest 1922 zł na osobę, co przy założeniu, że mówimy o rodzinach od drugiego dziecka, daje dochód 7688 netto na rodzinę. To wydaje się już jest taki próg stosunkowo wysoki, że większość tych rodzin zainteresowanych ma szansę ten bon otrzymać. Oczywiście te rodziny, które uzyskują bon, oświadczają, że nie korzystają ze żłobka publicznego, rezygnują ze żłobka publicznego i nie korzystają także z urlopu wychowawczego. I to są jakby główne te elementy, te kryteria, które temu przyświecają. W momencie przyznawania składa się ten zestaw niezbędnych dokumentów. Tu staraliśmy się możliwie ograniczyć liczbę wymaganych zaświadczeń. Dużo rzeczy idzie na zasadzie oświadczeń, ale potrzebna jest umowa zawarta ze świadczeniodawcą, z usługodawcą, tak? Czyli albo to będzie właśnie ten żłobek niepubliczny, ale to może być też umowa zawarta z nianią. Czy my będziemy to weryfikowali później? No powiem, że będziemy to robili wyrywkowo. Każdy z beneficjentów oświadcza, że jeżeli nastąpi jakaś zmiana sytuacji, jest zobowiązany nas o tym powiadomić. My będziemy wyrywkowo to sprawdzali. Nie chcemy jakby stworzyć jakichś mechanizmów policyjnych wokół tego i nie chcemy też rozdymać administracji. Chcemy, żeby te pieniądze rzeczywiście płynęły do rodziców. No ale jeżeli znajdziemy sytuację takiego nieprawidłowego wykorzystania tych pieniędzy, no to niestety będziemy żądali zwrotu. Przejdźmy dalej. Generalnie bon jest przyznawany na okres tych 2 lat. W pierwszym roku tam są pewne różnice w związku z tym, że wchodzimy od stycznia, więc tutaj też nie chcę w tej chwili tego szeroko omawiać. Tym wyjątkiem są te 3 miesiące w sytuacji, gdy któryś z rodziców poszukuje pracy. Przejdźmy dalej.
Utrata zatrudnienia pracy przez rodziców w trakcie pobierania bonu nie powoduje utraty prawa do bonu przez okres 3 miesięcy. Czyli dokładnie ten sam mechanizm działa. Czyli zakładamy, że ta osoba tracąc pracę przechodzi jakby w stan poszukiwania pracy. No jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie znajdzie, no to niestety świadczenie ustanie. My dzięki temu zakładamy, że około 500 dzieci znajdzie miejsce w opiece żłobkowej. 500 miejsc to jest, lekko licząc, wybudowanie 5 żłobków. Gdybyśmy mieli wybudować 5 żłobków w tej chwili, no to średnio licząc 2,5-3 miliony, to jest 15 milionów w wydatkach inwestycyjnych, a potem koszty funkcjonowania tych żłobków, tak? Więc dużo lepiej jest uruchomić rynek. My w tej chwili przewidujemy, że to nas będzie kosztowało 3 miliony złotych rocznie. Przy tej formule, troszeczkę takiej ograniczanej. I dzięki temu miasto realizuje swoje cele, uruchamia sektor niepubliczny, daje rodzicom szansę wyboru, bo nie są skazani na żłobek, tylko mogą szukać innych form, a jednocześnie my oszczędzamy pieniądze długofalowo. Więc uważam, że to jest taka klasyczna sytuacja win-win. Oczywiście zakładamy też, chcemy uruchomić cały taki cykl szkoleń, żeby ten rynek się uruchomił, bo ja przypuszczam, że żłobki niepubliczne będą nam ustawały jak grzyby po deszczu, ale nam zależy też, żeby nianie i klubiki dziecięce się pojawiały w jak najszerszym zakresie, żeby młode mamy, które nawet mają swoje dzieci, przyjęły jeszcze dwójkę następnych, tak, i w ten sposób zrealizowały jakby też możliwość wychowywania dzieci w domu i zarabiania pieniędzy, wejścia też, wyjście z szarej strefy, ubezpieczenie się, zarobienie może nie jakichś wielkich pieniędzy, ale jednak, bo zakładam, że wraz z naszym bonem w wysokości 500 zł będzie jakaś dopłata ze strony rodziców, przy dwójce dzieci to już można 1,5–2 tysiące złotych zarobić. To już są pieniądze, po które pewnie nie jedna rodzina jest gotowa się schylić. A jednocześnie to jest program, który może być dofinansowywany przez ZUS, jeżeli chodzi o te dopłaty do składek ZUS-owskich. Dziękuję bardzo. Zapraszamy pana Konrada Kolbiarza do przedstawienia nam obecnego stanu bonu opiekuńczo-wychowawczego w Nysie. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, przepraszam za spóźnienie, bo niestety jechałem przez Łódź. Ci, którzy jeżdżą przez Łódź na co dzień, pewnie wiedzą, 1,5 godziny naddatku, a okazało się, że to się przerodziło godzinę niestety spóźnienia. Przepraszam najmocniej raz jeszcze. Już mówię o naszym bonie. Nasz bon, podobnie jak tu u kolegi Krzysztofa, od 1 stycznia zafunkcjonuje w Nysie. Nysa jest miastem leżącym przy granicy z Czechami, województwo polskie. 50 tysięcy mieszkańców niespełna i to, co nas wyróżnia na tle innych miast i regionów, to to, że w ciągu ostatnich 8 lat z Nysy wyjechała największa liczba młodych ludzi w skali całego kraju. To jest 35% mieszkańców w wieku 18-44 lata. I to jest główny przyczynek, to plus demografia, czyli liczba urodzeń, która z roku na rok jest coraz niższa. Ostatni wskaźnik to jest 7,9 dziecka, przepraszam, mówię tak, 0,9 dziecia na 1000 mieszkańców, dramatycznie nisko. I dla nas wprowadzenie bonu, to też tak jak mówi Krzysztof, to jest wiele znaków zapytania, ale my nie mamy wyjścia. Musimy to zrobić nieco inaczej, a to pewnie kwestia konstrukcji, to jest kwestia drugorzędna, natomiast my chcemy zrobić w ten oto sposób. Dla dzieci w wieku żłobkowym 13-36 miesięcy chcemy, aby to był przynajmniej pracujący jeden rodzic, z takim wskazaniem, że byłoby dobrze, gdyby drugi opiekował się, drugi lub ktoś z dziadków, bliskich, opiekował się dzieckiem w domu. To jest efekt współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin czy Plus, czyli wspieramy ten etap wychowania przez najbliższych w domu. Natomiast później ten bon jest przyznawany również dla dzieci starszych od 3 roku życia do 6 roku życia. Lub inaczej, do pójścia dziecka do szkoły, bo są przypadki, że dzieci idą w wieku 7 lat jeszcze. Czyli to pójście do szkoły podstawowej jest tą cezurą górną, kiedy przestajemy wypłacać bon. W wieku
powyżej 3 lat do 6-7 warunek to dwóch pracujących rodziców. Oczywiście mówimy o związku małżeńskim. Nie wskazujemy celu, na jaki pieniądze będą wydawane. To rodzice decydują, na co wydadzą. My mamy to tyle sytuację gorszą, bo nie mamy aż tak potężnego zaplecza w postaci prywatnych pomysłów na wspieranie wychowania dzieci. Mamy kilka żłobków, dokładnie 3 żłobki gminne, ani jednego prywatnego. Nie mamy klubików dziecięcych, stąd też polegamy, chcemy polegać na wychowaniu w domu, bo to jest dla nas najbardziej istotne. Nie mamy też kryterium dochodowego. Mamy jedynie wymóg w tym wieku od 36 miesiąca w górę, wymóg dwójki pracujących rodziców. Niestety na umowę o pracę. Mówię niestety, bo śmieciówki tak zwane są bardzo powszechne w naszym kraju i uznaliśmy, że jednak śmieciówki nie są tym, co nas interesuje. Na szczęście rynek pracy jest coraz lepszy. Tych ofert pracy nawet w Nysie, która ma bezrobocie na poziomie 13%, ofert jest dosyć dużo i każdy tak naprawdę zdrowy, chcący pracować człowiek może pracować. Kwestia wynagrodzenia, bo to też jest problem kolejny. Rośnie nam pokolenie najniższego wynagrodzenia, to też trzeba rozwiązać. Bony są elementem wspierania młodych ludzi. Ruszamy również, może nie do końca w temacie wsparcia w ramach bonu, ale również bardzo mocno ruszamy z budową mieszkań komunalnych dla młodych ludzi niskoczynszowych, bo na dzisiaj sytuacja jest taka, w sensie czynsze, które mamy na rynku prywatnym, na rynku nieruchomości, dorównują czynszom wrocławskim, czyli to jest miasto, które jest takim naturalnym magnesem dla młodych ludzi, leży dokładnie niecałą godzinę drogi od Nysy i jest takim celem zamieszkania, osiedlania się naszej młodzieży. Aby to powstrzymać, musimy również oferować poza wsparciem finansowym w ramach bonu również wsparcie w postaci mieszkania niskoczynszowego. Będziemy je budować w partnerstwie publiczno-prywatnym. Zaczynamy od przyszłego roku i myślę, że skończymy w ciągu 2-3 lat. Przynajmniej 150 mieszkań chcemy w ten sposób zbudować. Myślę, że to rozwiąże na początek problemy młodych ludzi. I no tak pokrótce to myślę. Przewodniczący zespołu ekspertów, pan Stanisław Kuza, jest z nami i bardzo proszę o wypowiedź. Zacznę od tego, że chciałbym bardzo pogratulować dwóm samorządom i szczecińskiemu, i miejskiemu za podjęcie tego tematu, bo tutaj mamy pewną analogię jak startu dużej rodziny. Od wielu lat wiedzieliśmy w Polsce, że coś takiego jest potrzebne, ale państwo, na poziomie państwa, nie było sobie w stanie tym poradzić. Dopiero inicjatywy samorządów, tych największych wojewódzkich, tych najmniejszych gmin miejskich, wprowadzając pewne rozwiązania u siebie, bardziej skrojone na potrzeby lokalnej społeczności, pokazały, że istnieje potrzeba rozwiązania takiego tematu na poziomie ogólnopolskim i krajowym. Dzisiaj pojawia nam się to w temacie bonu. Mamy dwa takie wioski, dwa pierwsze samorządy, które z tym tematem wychodzą. Uważam, że to rozpocznie debatę. To też pokaże na wszystkich możliwych poziomach pewnej władzy ustawodawczej, że można ten temat podjąć. Te samorządy swoim działaniem udowodnią, że to nie musi być takie kosztowne i że to się budżetowo spina. I że z punktu widzenia po pierwsze sprawiedliwościowego, bo to nie jest narzędzie polityki socjalnej, to nie jest narzędzie, które ma komuś słabszemu pomagać. To jest narzędzie, które w szczególności ma charakter inwestycji państwa w kapitał ludzki, a więc zachęcać rodziców do tego, żeby mogły i więcej dzieci, jak również, żeby lepiej mogły tymi dodatkowymi zasobami właśnie wspierać wychowanie tych swoich dzieci. Zajmujemy się tym wszyscy, prawda? Wszystkich nas to jakoś dotyczy, interesuje, ale można się pogubić też w takiej dyskusji bardzo ogólnej. Stąd niezwykła wartość tego, że takimi małymi kroczkami robimy coś konkretnego, pozytywnego w określonym kierunku, żeby tym rodzinom było lepiej, żeby może zachęcić przez to właśnie innych młodych ludzi. I taką jedną sprawą jest bon, z którego po prostu z dużą przyjemnością patrzę i dzisiaj i słucham tego, że już są uchwały i że te idee, jakaś myśl po prostu ubiera się w rzeczywistość. To jest piękny widok, no taki widok mieliśmy też z kartą dużej rodziny.
że też jakaś idea, która wydawała się w ogóle no, trochę taka nierealna na początku, też ubrała się w praktyczne działania. I Państwo tutaj, wszyscy obecni samorządowcy, wszystkie te miasta, które tutaj są obecne, mają karty dużej rodziny. Są takie jest założenie, że samorządy, które przystępują do forum, mają tą kartę wprowadzoną. I ja bym chciała zapoczątkować drugi temat, z którym chcielibyśmy tutaj się zmierzyć. To jest temat karty dużej rodziny. Ona już jest bardzo złożoną w tej chwili rzeczywistością, zarówno lokalną, jak i ogólnopolską. Te wymiary się przenikają. Nie mamy za dużo czasu, ale chciałabym poprosić Pawła Wolińskiego o troszkę wprowadzenie, zagajenie tematu karty dużej rodziny. Byliśmy takim inicjatorem, tak? Też takim pomysłodawcą tej idei, jaką jest karta dużej rodziny. No dzisiaj już jej nie realizujemy w tym znaczeniu, że sama się realizuje jednak albo przez samorządy, albo przez w postaci tej karty dużej rodziny. Ja natomiast już jest realizacją idei. Znaczy nie jest tak, że uważamy, że ktoś już jakby żyje własnym życiem, oderwało się od nas i nie musimy się o to troszczyć. Również z tego powodu, że no, jako Związek Dużych Rodzin otrzymujemy wiele sygnałów tak, na temat, jak ta karta i ogólnopolska, i te karty samorządowe działają. A mówiąc sygnały, mam na myśli głównie krytyczne oceny. Tak. I wydaje się, że jesteśmy takim gronem, tak jak tutaj wszyscy się spotykamy, w którym taka dyskusja i taka refleksja na ten temat, jak ta karta mogłaby jeszcze funkcjonować. Tak? Znaczy, jak można powiązać pewną ideę karty samorządowej z kartą ogólnopolską, jest zupełnie na miejscu. Jakie są te opinie rodzin? Takie, nie będę może szczegółowo ich referował, ale taki główny komunikat, jaki dostajemy z wielu miejsc, to po prostu nie mam gdzie tej karty ogólnopolskiej i korzystaj. Tak? Znaczy, mam tam, dostałem, odebrałem, leżą w szufladzie. Mieszkamy w małym mieście albo w małym gminie. Kolejowi jeszcze w ogóle nie mamy na kolei. Do muzeum no też nie mamy muzeum, tak musiałem wyjechać do najbliższego miasta. Sklepów sieciowych u nas nie ma, w tych no, stacjach benzynowych i tak dalej, no, być może tak tam Blade czy coś takiego. Natomiast nie mamy z czego skorzystać. Druga taka nasza obserwacja też, ale też sygnalizowana przez użytkowników karty, przez rodziny wielodzietne, to, że jednak większość gmin zdecydowała się wydawać kartę ogólnopolską MOPS-ie. I to jest bariera. I to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że i to już dyskutowaliśmy na ten temat przed wprowadzeniem karty i bardzo mocno na to zwracaliśmy uwagę w ministerstwie. I to pierwszy projekt tej regulacji dotyczącej karty zawierał taką próbę wskazówki, bo tam nie można nic narzucić, ale można wskazać, tak, gdzie ta karta powinna być wydawana. No i niestety to się nie udało. Z naszych statystyk to jest ponad 60% chyba, tak? Nawet więcej, 70% gmin dzisiaj w Polsce wydaje w MOPS-ach te karty, tak? A z drugiej strony mamy takie statystyki, które pokazują w niektórych gminach, jaka jest różnica występowaniu, o wnioskowaniu o kartę, w zależności od tego, gdzie ona jest wydawana. Tak? To znaczy znacznie lepiej, znacznie większa penetracja jest tą kartą, znaczy więcej rodzin uprawnionych po nią sięga, jeżeli ona jest wydawana w urzędzie. Ponieważ część rodzin mówi, no nie, no to nie jestem biedny, tak? Po żadną jałmużnę do żadnego MOPS-u chodził nie będę. A zresztą jak się pójdzie na przykład do MOPS-u na targówku, to kartę się wydaje w okienku dla osób z problemami alkoholowymi. Jeżeli ktoś to przejdzie, nie mając rodziny alkoholowej, no to czuje się nie do końca tak dobrze z tą kartą, jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy. Także to są takie drobne niuanse i szczegóły, ale w skali kraju podejrzewam, one warunkują sukces tego projektu, tak? Czyli jego dalszy rozwój. I na to trzeba było zwrócić uwagę. Natomiast co jest takim jeszcze postulatem, który w tym gronie szczególnie mógł być istotny, to tak zwane uznawanie karty dużej rodziny przez samorządy. Tak? To znaczy, skoro już mamy ten system identyfikacji rodzin wielodzietnych, to znaczy nawet
nie naszego mieszkańca może być wychowawca, czy on rzeczywiście jest wielodzietny, to czy mogłoby być tak, i wiemy oczywiście, Państwo wiedzą ode mnie, jakie są bariery, ale my też się w nim zetknęliśmy, czy mogłoby być tak, żeby karta ogólnopolska, mieszkańca na przykład Warszawy, który pojedzie do Szczecina, przynajmniej w tych, czy do jakiegokolwiek innego miasta, gdzie jest karta samorządowa, przynajmniej w tych dotyczących zniżek, w tych zasobach, które są domeną gminy, mogą być uznawane. Czyli jadę do tego Szczecina, tak, i mogę nawet wstąpić z jakiegoś tam, powiedzmy, gminnego ośrodka, czy kultury, czy no, gdzieś mogę skorzystać, tak? Nie mogę pójść na basen. Ja oczywiście wiem, że jest ustawa o samorządzie terytorialnym, która blokuje możliwość finansowania mieszkańców innej gminy. No i to jest pewien problem, ale zastanawialiśmy się też w związku nad strategią, jak sobie z tym poradzić. No bo jak Państwo pamiętają, początki kart samorządowych to też nie było łatwo. Były wojewódzkie sądy administracyjne, które mówiły, że to jest niezgodne z konstytucją. No bo nie można przyznawać jednym, a nie przyznawać drugim, tak? Dlaczego ktoś, kto ma jedno dziecko, nie ma? Było kilka sądów, które... Z tego powodu, tak. W pewnym momencie nawet pani rzecznik praw obywatelskich powiedziała, że to chyba nie jest zgodne, ale bardzo się szybko wycofała z tego. Jeszcze po poprzednim momencie, przepraszam, profesor Lipowicz. Pan Paweł zapytał, prowadził na temat, czemu ludzie powinni się decydować, mimo że mają takie utrudnienia i jest to jakieś tam stygmatyzowanie, że idą do MOPS-u i z czym się zgadzam, u nas jest wydawana w Łowiczu w Urzędzie Miejskim, i tak jak i ta karta samorządowa. Natomiast my, którzy byliśmy proszeni do pana ministra Kosiniaka-Kamysza, zresztą całe forum było proszone na dyskusję temat dużej karty, i ja to podkreślałem wielokrotnie, że największą promocją tej karty będzie to, jak będą do niej przystępowali przedsiębiorcy. Co się dzieje, bo co w tej chwili ma pani przed chwilą mówiła, pani prezes o Orlenie, o Lotosie i tak dalej. Szanowni Państwo, no zniżki, to co Pan mówił, zniżki na wejście do parków narodowych, czy do ośrodków wypoczynkowych rządowych, no dużej rodziny z tym szacunkiem, nie wszystkie jest na to stać. Natomiast najbardziej właśnie takim, najbardziej widocznym i takim dotykalnym sposobem na to, żeby zapromować kartę, żeby ludzie chcieli tą kartę najpierw mieć, a później z niej korzystać, a przez co mówić, słuchaj, no to sąsiada, zobacz, ja mam zniżkę, to są właśnie te komercyjne podmioty, które do tej karty przystępują. I to jest jakby największa wygrana nas wszystkich, bo my tu właśnie u Kosiniaka-Kamysza wtedy na spotkaniach mówiliśmy, panie ministrze, to jest ten sposób na to, żeby tą kartę po pierwsze wypromować, a po drugie, żeby zachęcić ludzi, żeby ją mieli, a jak będą ją mieli, to będą myśleć też o powiększeniu rodziny. Oczywiście nie jest to, ja upraszczam, bo to nie jest posiadanie karty dużej rodziny ogólnopolskiej spowoduje, że za chwilę gasną światła w sypialniach, tak, ale na pewno jest to pewien ze sposobów na promowanie dużych rodzin i zachęcenie ludzi do tego, żeby te duże rodziny posiadali. My tutaj w Łowiczu, zresztą tu siedzi naprzeciwko mnie Janusz, który jest szefem tego koła łowickiego, my zauważamy to, że zresztą ta sytuacja, o której Pan mówi, że do nas podejrzewam, że ktoś przyjdzie z dużą kartą dużej rodziny i będzie do restauracji, która ma tą naklejkę, w której teraz też w tej restauracji będziemy, że uznajemy kartę, dajemy zniżki, to że ktoś by przyszedł z kartą ogólnopolską, nie sądzę, że ktoś powiedział nie ma problemu, na pewno by się zgodzili. To jest oczywiste, dlatego że sądzę, że ktoś, kto robi to po to, żeby mieć klientów, tak? Więc dla niego jest wszystko jedno, czy jest kartą Sochaczewa, Szczecina, Nysy, czy Żabiej Woli, byleby przyszedł i po prostu zakupił cokolwiek, tak? Może zawsze się zapytać. Ja sądzę, że jest taka akcja, może następny problem, który byśmy poruszyć na forum, może właśnie dla tych przedsiębiorców w tych miastach, które mają samorządowe karty, żeby uznawali karty wszystkie, tak? No bo jak powiedziałem, problem polega na tych zniżkach w naszych instytucjach, w WOK-u, na basenach, w MZK, w przedszkolach, natomiast te podmioty, które uznają karty, mogą uznawać wszystkich.